Witam wszystkich ponownie w odciętej dłoni. Czujecie tę ugrozę miejsca? Ja nie czuję. Chętnie wybrałbym się tutaj na jakieś ognisko czy coś. O, jakiś robotnik. Najwidoczniej przeprowadza tutaj jakiś drobny naprawy. No, a czegoż chcesz teraz? No w sumie zamienia w porządku. Odcięta dłoń to ruiny. O, dobra. Więcej przedmiotów, tak jak wspomniałem. Cięta dłoń jest zawalona magicznym złomem. Szał chaosu, przeklęta, raz użyta może być usunięta tylko po to zdjęcia. Szał bitewny. W trakcie walki używający jej może wpaść w szał. Plus 2 każe się obrażeń przeciwko praworządnym stworzeniom. Może używać tylko chaotycznie. Nie mamy chaotycznych ludzi w drużynie. O, pojemnik jest pełen. Patrzcie go państwo. Wiecie co, definitywnie trzeba zrobić tutaj porządek w końcu. Martwe koty. A nie, martwych kotów nie wyrzucę. Tak samo jak zwłok ofiar. To. A nie, wieże możemy wyrzucić, ale kotów nie wyrzucę. Instrukcje nauk inżynieryjnych, jakże mógłbym coś takiego wyrzucić. To zachowamy. Wyciąg trymowy pewnie nam się już nie przyda. Mikstura korowej skóry. Tutaj leczajki. O, jakiś szmarek chaosu. Żartują. Dobra, co u ciebie? A, pociski ci się kończą. Serefil. Co u ciebie? Róg do picia. A, wywalę. Ta. Miałem mały sentyment do niego. Dziennik arcykapłanki Lisary. Też wywalę. Strasznie nudno pisała. Nawet tak nudno, że nawet tego nie przeczytałem. Bełt korozji, bełt korozji. Bla, 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 bla. Jakiś jeszcze inny bełt, to sobie zachowaj. A co u ciebie? Też mnóstwo bełtów. To możesz sobie wziąć. Insygnia domu Despena. Rozmycie kwasowa strzała nerfa. A, zachowam sobie i tak tego nie użyję. Kołysanka owiana. Podczas gniewania rzuca stożek zimna. Tak, jakże mógłbym coś takiego wyrzucić? Pierścień tarczy wyrzucę. Jakiś klucz do magazynu. Nieprzydatny. A u ciebie? No, mnóstwo. Pierścień ochrony plus 3. Wyrzuć. Różdżka strachu, wyrzuć. Wow, jakaś muzyka. Trzeba grać. Fajnie. Bełt plus 5, wow. Extravagant bełt. Żeby tak bym to ujął. O, patrzcie. Dom w domie. Drzwi w drzwiach. By to ująć. Na pewno są zabezpieczone. Co da się zrobić? Albo nie. Halo, jest tu kto? Jest jakaś Xavier Thorsend. Witajcie, jestem Xavier Thorsend, minister praw zagranicznych. Czym mogę służyć? Czym się tu zajmujesz? Moje obowiązki w tej chwili ograniczone są z powodu wojny z 10 miastami. Zwykle pełnią funkcję dyplomatyczną, negocjuję układy i wydają przepustki dla posłów. A, wydajesz przepustki dla posłów? Powiedziano mi, że muszę mieć przepustkę dla delegatów. Pomożesz mi? Oczywiście, istnieją jednak pewne ograniczenia, z których możecie wiedzieć. Po pierwsze, przepustkę trzeba mieć przy sobie przez cały czas. Po drugie, goście nie mogą wejść powyżej drugiego piętra bez przepustki. Po trzecie, straże zachowują prawo do odmówienia wstępu w dowolne miejsca, nawet jeżeli macie przepustkę. Rozumiecie te ograniczenia? Tak, rozumiem je. Bardzo dobrze, w takim razie muszę wypełnić ten formularz i ten i dobrze, jeszcze podpiszcie tutaj, tu i tu, a tutaj pi czytelnie, nie X-em, no tak, jeszcze tutaj dwie kopie, wszystko wydaje się w porządku, okej, okay, oto wasze przepustki. No, dzięki, spoko. Z radością wam służę. Czy potrzebujecie jeszcze czegoś? Mam pytanie, czy z ciekawości, czy wiesz o coś o tym demonie w korytarzu tam przy wejściu?
Niefortunna konieczność spowodowana wojną. To strażnik, jego zadaniem jest nie dopuścić intruzów do odciętej dłoni. Jeśli obecność tego stwora was razi, przyjmijcie moje przeprosiny. Demon strażnikiem. Czy to nie jest zbyt nowoczesne? Być może, lecz niekoniecznie w tym przypadku. Izairi Madae są kambionami, to znaczy, że ich w żyłach płynie krew demonów. Z tego co wiem, ten stwór może być ich krewniakiem. Rodzinka. Rodzinny biznes. Niezależnie od tego, ani moja, ani wasza pozycja nie upoważnia do śledztwa w tej sprawie. Dobra. Co możesz mi powiedzieć o wojnie? Zupełnie bezsensowna sprawa, moim zdaniem. Może było tego uniknąć, gdyby nie ci głupcy z Brynshender. Jacy głupcy. Burmistrz Betran Weaver, jego doradca, kapłan Helma imieniem Cardaf, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, co oni zrobili? Gdy powołano do życia Legion Chimery, Lord i Pani poprosili mnie o nawiązanie stosunków dyplomatycznych z sąsiednimi królestwami. Postanowiłem rozpocząć od 10 miast. Dobra, kontynuuj. Wysłałam posłów do każdego z miast, prosząc o przysłanie w celu nawiązania umów handlowych, omówienia możliwych sojuszy i innych stosownych spraw. Moi posłowie zostali odprawieni z niczym, z wyjątkiem jednego. Brynshander stwierdziła, że przyślę odpowiedź przez własnego człowieka. Czy rzeczywiście to zrobili? Tak, 10 dni później przybył poseł z darami od Betrana Weavera. Lord i pani otrzymała najlepsze ciasta oraz słodycze, jakie Brynshander mogło przysłać. Byli bardzo zadowoleni. Postanowili wydać ucztę na cześć posła. Jedzenie było wykwintne, a wina wyśmienite. Kucharz przeszedł samego siebie. Potem podano ciasta i słodycze. I taki był gorzki koniec tego wieczoru. Co się stało? Lord i jego pani są kambionami, to znaczy, że w ich żyłach płynie krew demonów. Wygląda na to, że Betram Weaver dowiedział się o tym i nakazał przygotować ciasta na wodzie święconej. Gdy zjedli te ciastka, zostali straszliwie poparzeni. Nie wiem, jestem kompletnie poważny. To musiało ich nieźle popędzić. Ech, oryginalne stwierdzenie. Lecz tak, to rozpaliło ognie, że tak powiem. Więc to było celowe. To nie jest niemożliwe. Z jakiegoś jeszcze powodu ktoś mógłby piec ciastka z wodą święconą. I nie tylko ciastka. Wyobraź sobie, że później zbadano też słodycze i okazały się również skalane. Bez wątpienia zrobiono to specjalnie. Lord i pani wiedzieli to. Rozumiem, dokończ swoją historię, co zrobili. Zwrócenie się przeciwko posłowi i oskarżyli go o zdradę. Twierdzili, że wiedział, że ciastka są zatrute i mimo to ich nie ostrzegł. Gotowali się wręcz ze wściekłości. Myślałam, że każą go zabić. Jaki był jego los? Jest uwięziony tutaj w jednej z wież. Tak w każdym razie zaczęła się ta wojna. Chciałbym widzieć się z tym posłem. Musisz więc porozmawiać z kapitanem straży. Wydaje mi się, że nazywa się Pudu, ale nie jestem pewny. Można go znaleźć w wieży oficerów powyżej czwartego piętra. Aby jednak się do niego dotrzeć, będziecie potrzebowali przepustkę dla wysłannika. Na przypustkę, którą mi dałaś, jestem ci wdzięczny. Z radością wam służę. Czy potrzebuję jeszcze czegoś jeszcze? Dobra, to tyle starczy. Jestem. Jak widać, ludzie z Brynshander potrafią nieźle trollować. O, patrz, ciastka. Piszne ciastka. Pewno chcesz je zjeść. Mam tutaj więcej robotników. No i dobra. Skoro teraz mamy te przepustki wysłanników, więc nie powinniśmy się przez jakiś czas wdawać w niepotrzebne jatki. Nie, nie, błagam, nie zrobiłam niczego złego, proszę, nie rób mi krzywdy, proszę, błagam. Spokój się, nie zrobię ci krzywdy. Zatem kim jesteś i po co przychodzicie? Jestem przyjacielem, chcę ci tylko zadać kilka pytań. No dobrze, jestem Vashti, zastępca dozorcy niewolników. Czym mogę wam służyć? Co tu robisz? Zwykle nadzoruję pracę zespołu, który zajmuje się pracami remontowymi na tym terenie. Teraz jednak zajmuję się dostarczaniem towarów do składu. Wygląda na to, że zaczyna ich brakować. Brakuje wam jedzenia? Zgadza się, od 4 dni zdaje się znikać. Byłem się przyznać, ale wygląda na to, że wśród nas jest jakiś złodziej. Czy to sprawka któregoś z robotników? Początkowo tak sądziłam, ale zmieniłam zdanie. Udawałam, że śpię, ale obserwowałam w tym czasie magazyny. Nikt nie zbliżał się do nich, a rano okazało się, że zapasy zniknęły. Nie możesz poprosić więcej racji żywnościowych? Już to czyniłam. Niestety kucharka odmawia przyznania nam dodatkowych racji żywnościowych. Jest przekonana, że to ktoś z nas jest złodziejem.
Mówiłaś o jej krokach, które podjęłaś, by złapać złodzieja. Tak, wydarła się na mnie, uderzyła mnie i nazwała kłamcą. Nie wiem, co robić. Czy mogłabym liczyć na twoją pomoc w tej sprawie? Dobrze, dobrze, zrobię to. Jestem wdzięczna. Porozmawiaj proszę z kucharką i spróbuj ją przekonać. Znajdziesz ją w kuchni, na czwartym poziomie. Ta sprawa śmierdzi. Ale pomożemy im. To są zwykli, prości ludzie, którzy po prostu przyszli tutaj popracować. Na pewno nie mają nic wspólnego ze swoimi planami Izaira i Madara. O, jakiś magazyn. Czego? Dobra. Przez następnych kilka części możecie się właśnie spodziewać, że będziemy tylko łazić i gadać ze wszystkimi w okolicy, ponieważ tak głównie wygląda szósty rozdział. No, poza końcówką, którą na pewno każdy się z was domyśli. Jako, że szósty rozdział jest ostatni. Więcej robotników. Jest przejście na drugi poziom. A to jest ten demon, o którym wspomniała. To jest strażnik. Jeszcze się trochę o nim dowiemy. Nasz jest on dosyć specjalny. Witam, nazywam się Żerestoch. Jestem nadzorcą niewolników. Czym mogę cię służyć? Jesteś niewolnikiem? Tak, nie wiedzieliście o tym? Kim jesteście i co tu robicie? Powiedzmy, że jesteśmy poszukiwaczami z przygód Stargos. Przybyłem tu, by położyć kres wojnie z 10 miastami, przywrócić dobro i tak dalej. A, rozumiem. Muszę ci jeszcze zadać jedno pytanie. Przybywasz negocjować warunki traktatu, czy położyć kres zagrożeniu? Interesujące podanie, że... Czemu pytasz? Jeśli przybyliście w celach negocjacji, zarówno ja, jak i pozostali robotnicy zapewne pozostaniemy niewolnikami. Nie widzę powodu, byśmy przyłączali się do negocjacji. Jednak jeżeli przybyliście tu, by położyć kres zagrożeniu... Dobra, jestem tu, by położyć kres zagrożeniu. Chwała Ilematorowi, być może w końcu nadejdzie kres naszych cierpień. Posiadam pewne informacje, które mogą ci się przydać. Co to za informacje? Widzieliście demona w tym korytarzu? Tak, widziałem tego potwora i co z tego? Ten szczur nie jest zwykłym demonem. Został zaklęty w sposób zupełnie mi nieznany. Jest nieśmiertelny i nie można go zabić w zwykły sposób. Widziałeś to na własne oczy? Tak, Izair Madae, władcy odciętej dłonie, często wynajmują grupy poszukiwaczy przygód, aby udowodnić swoją wartość. Każda z nich ma pokonać tego potwora. Potwór powstaje na nowo za każdym razem. Przydatna wiadomość. Czy jest jeszcze coś, o czym możesz mi powiedzieć? Dwie takie szczury bez przerwy pilnują Izaira Madae. Rozsądnie byłoby dowiedzieć się, jak je pokonać, zanim stawicie czoło pani i panu. No, jestem ci wdzięczny, że to mi mówisz, Żer. Cóż, pochodzę z tego czysto samolubnie. Zarówno robotnicy, jak i ja jesteśmy niewolnikami. Demon to strażnik, który nas tu trzyma. Jeżeli pokonacie go, tym samym zwrócicie nam wolność. Dobra, dobra, też tak uczynię. Zawsze pozostałbym twoim dusznikiem, nigdy nie zdołabym się odcięcić, ale pomógłbym ci, jak tylko bym mógł. Dobra, już na mnie czas. Dzięki. Informacja na pewno się przyda. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj. Może tutaj też jest ktoś do porozmawiania? Isha. Siema, Isha. Och, witaj, jestem Isha. Czy mogę ci w czymś pomóc? Co ty robisz? Wydajesz się zdenerwowana, czy coś jest nie w porządku? O, wybacz, śpieszyłam się i przyniosłam niewłaściwie plany. To nie moja wina. To nie wina Żerego. To moja wina, niczyja inna. Spokój się, nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz. W takim razie, kim jesteś? Nie mam złych zamiarów. Powiesz mi, co tu się dzieje? Jestem jedną z niewolnic pracujących przy odbudowie fortecy. Moim zadaniem jest pilnowanie planów naprawy i doglądanie, by trafiły do właściwych brygadzistów. Mów dalej. Dostarczyła mnie właściwie plany Żeremu jego brygadzie, wskutek czego wykonali niewłaściwie naprawy na schodach. Gdy jej wysokość Madae dowie się o tym, każe nas wszystkich zgładzić. Co wykonali niewłaściwie? Według właściwych planów na tym poziomie powinny znaleźć się dwie komnaty pomiędzy salą balową a schodami. W planach, które dostarczyłam, nie było drugiej komnaty. Schody są znacznie dłuższe niż powinny.
Dlaczego nie powiesz, że wstępne plany są planami zasadniczymi i nie zniszczysz tych właściwych? Próbowałam, ale nie można ich podrzeć ani spalić. Próbowałam je ukryć, lecz codziennie znowu się pojawiają. Mam jeszcze nadzieję, że uda mi się jakoś zmienić, choć nie wiem jak. A to wredne plany. Ktoś bardzo się napracował, żeby plany były niezniszczalne. Dobra, może znajdzie jakiś sposób na zmodyfikowanie planów. Zrobisz to dla mnie? Tak, zrobię. Będę miała wobec ciebie dług. Oto plany. Zwróć mi je, jak gdy tylko uda ci się dokonać ich zmian. Dobra. Dobra, mam już 3 zadania do wykonania na terenie odciętej dłoni. Więc przejdźmy się na wyższy poziom. Tak. Strażnik będzie stał tutaj niewzruszenie niczym ściana z kartonów. Wierzcie mi. Jest to równie twardy. O, więcej osób do rozmawiania. Siema, chcesz ze mną porozmawiać? O, Rety, wybacz mi, nie wiem, że nie trzymam się terminów, ale spóźnienie jest niewielkie. Nadrobimy stracony czas, wszystko będzie gotowe, zgodnie z terminem. Dobra, znowu ta gadka, uspokój się, nie jestem kim, dla kogo mnie uważasz i tak dalej. Nie, więc kim jesteś? Jestem przyjacielem, nie zrobię ci krzywdy. Rozumiem, miło cię zatem spotkać. Jestem Rogat Ulk, zastępca naczelnika niewolników. Pytaj, o co chcesz. Chcesz łyk herbaty? Nie? Dobra, w takim razie co tu robisz? Odnawiam posadzkę i buduję schody prowadzące na następny poziom. Dajesz się być spięty. Ma to związek z nawałem pracy? Cóż, tak. Mamy pewne kłopoty, które spowodowały opóźnienie w realizacji planu. Miałem nadzieję, że uda mi się opanować sytuację, jednakże przerosło to moje możliwości. Czy wiesz, co się tutaj dzieje? To długa historia. Mogę wam ją opowiedzieć, jeżeli macie czas. Tak, mamy mnóstwo czasu. Proszę, mów dalej. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę, była tu masa żwiru i gruzu, którą trzeba było usunąć. To była ciężka praca, pochłaniająca wiele czasu. Czasu, który można było spożytkować na niezbędne naprawy. Zatrudniono więc czarodzieja, aby przywołał 3 żywiołaków do pomocy. To było wspaniałe. Żywiołaki pochłaniały wszystko, na co wskazał czarodziej. W ciągu zaledwie kilku dni większość gruzu zniknęła. Z tym, co pozostało, robotnicy poradzili sobie bez problemu. Zanim odszedł, czarodziej i przywiązał żywiołaki do tego miejsca na wypadek, gdyby były nam potrzebne. I wtedy zaczęły się kłopoty. Jedna z pracownic, kobieta o imieniu Wylu, powiedziała, że słyszała głosy w swojej głowie. Twierdziła, że to żywiołaki obzywają, błagając o zwrócenie im wolności. Nie wiedziałem, co o tym sądzić. Pomyślałem, że może ją nastraszyły, skoro czarodziej już odszedł i dlatego słyszała głosy. No i co zrobiłeś? Postanowiłem odizolować Wylu od żywiołaków. Odesłałem ją do jednego z pomieszczeń na końcu korytarzu. Pomyślałem, że jeżeli zechcemy pozbyć się jakichś głazów czy gruzu, to po prostu zniesiemy je do tych stworzeń. To była niska cena za spokój Wylu. No i co się stało? Zniknęła. Każdą wolną chwilę poświęcałem na poszukiwanie, jednakże nie udało mi się jej odnaleźć. W końcu uznałem, że przypadła na rzecz świata umarłych. Niewiele później znowu się pojawiła. Pewnego dnia odwróciłem się i zobaczyłem ją. Wraz z żywiołakami stała na drugim końcu pomieszczenia i mierzyła mnie wzrokiem. Co ona zrobiła? Przez dłuższy czas nic. W końcu podeszła do mnie i powiedziała, że jest Genasi. Rzekła, iż żywiołaki stały się jej rodziną i że zwróciła im wolność. Następnie odwróciła się i odeszła, a żywiołaki powłóczyły się za nią. Cool story, bro. Nigdy nie słyszałem o Genasi. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Mówiono mi, że Genasi to pomiot żywiołaka, ale dokładnie nie wiem. Dobra, ciekawa opowieść, ale ciągle nie dostrzegam problemu. Problem polega na tym, że znikają narzędzia i zapasy. Bywa też, że gdy odkładam dane narzędzie, po chwili już go nie ma. Tak czy inaczej, po kilku dniach znajduję te narzędzia w pomieszczeniu żywiołaków. Doprowadza mnie do szału. Dlaczego nikomu tego nie zgłosiłeś? Ale nie chcę zrobić Wylu krzywdy. Jeżeli na nią doniosę, wszyscy zaczęliby na nią polować po to, by ją zgładzić. Przecież nikogo nie skrzywdziła nawet. Nigdy nawet nie była złośliwa. Czasem tylko spłatała komuś psikusa. Ktoś powinien ją przekonać, aby przestała się wygłupiać, zanim ktoś niewłaściwy połapie się w sytuacji. Pomożesz mi?
Dobra, dobra, czynię tak. Będę ci bardzo wdzięczny. Proszę cię, pomóż Wylu. Spotkasz się za biblioteką. Możesz iść prosto korytarzem. Dobra, bywaj. Niedługo trzeba mi będzie odpocząć. Słucham. Tak. Szadrzyna również. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Nasza drużyna również robi się już zmęczona. No cóż, przegadaliśmy cały odcinek. Będziemy musieli jeszcze przegadać parę, ponieważ wierzcie mi, mamy tu jeszcze trochę roboty do zrobienia. No a póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. No i do następnego odcinka. Na razie.